Oglądaj serial Myszka Miki Frajdomek w Disney Junior, a teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Miki ma nową książkę i bardzo chce ją przeczytać, ale przyjaciele ciągle mu przeszkadzają, prosząc o pomoc i radę. Dziś wybierają się wspólnie na jarmark i Miki bierze książkę w nadziei, że znajdzie chwilę na czytanie. Czy mu się to uda? Hej, Misia! O, hej, farmerze Picie! Skoro chwilowo nic nie robisz, zasadzisz dla mnie tę oto magiczną kukurydzę? Wyrośnie z niej wielka łodyga do mojej łodygowej gry. Ten, któremu uda się ją ściąć, dostanie ogromny słoik ogórków. No ja... wiesz co? Niech będzie. To przecież nic wielkiego. To jednak coś wielkiego! Rejuszku, Miki to ma fantazję. Może trzeba mu pomóc. Chodźmy! Farmer Pit miał rację. Łodyga serio jest magiczna. O, co to za dziwne miejsce? Wszystko jest tak duże. Miki, nie wiedziałem, że mówisz po kurzemu. Ale to nie ja. To musiał być... Dlaczego tak się denerwujesz? Ten wielki kurczak ukradł moją nową książkę. Próbuję ją przeczytać od samego rana. Spokojnie, pomożemy ci ją odzyskać. Teraz czas na małe odwrócenie uwagi. Udało się! Hej, Miki, jesteś cały? Tak! Dajcie znać, kiedy ten wielki kurczak tu wróci. No jasne, Miki. Dzięki, Goofy. Moja książka! Ani śladu wielkich kuraków. Co? Musimy ostrzec kurczaka. Ale mieliśmy go ostrzec przed wielkim kurakiem, a to tylko olbrzym. Poszukać! Idzie tutaj! Olbrzym? Ktoś zgasił światło! W mojej stodole są magiczne łapki? Już ja was stąd wszystkich wykurzę! Muszę ratować przyjaciół! Moja książka! No ładnie! Już lecę! Tak! Nie! Wracaj! Wilka, chłopcy! Zaraz wracam! Oddaj książkę! To nie fair! Aha! Już wiem! Okej, kurczak, spokojnie. Zamianka? Moja książka? Za kukurydzę! Oto ona! Mam cię! Dobra, ale jak pomóc chłopakom? Zaraz, mam pewien pomysł. Tu was mam! Wy wredne szkodniki! Kosmiczna wieś na ratunek! Skakujcie! Wybacz! Dziękuję, kurczaku. A oto twoja nagroda. Oddajcie mojego kuraka! Zaraz nas złapie! I w końcu nie poczytałem mojej książki. Och, Miki, to dlatego, że cały czas pomagałeś nam? Cóż, tak. No bo ja po prostu nie chciałem zranić uczuć moich przyjaciół. Och, Miki, to naprawdę miłe. Ale musisz też mówić nam o swoich uczuciach. A wiemy, że chcesz sobie poczytać. I teraz na pewno żadne z nas ci nie przeszkodzi. O, wielkie dzięki. Miki nie poczytał książki na jarmarku, za to przeżył wspaniałą przygodę. A ponieważ był miły dla przyjaciół, oni w ramach wdzięczności zapewnili mu idealne warunki do spokojnego czytania. Jeśli pomagasz innym spełnić marzenia, wtedy oni pomagają ci spełnić twoje. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale. Hey!